Witam serdecznie. Ekspozycje w galerii na żywo Radia Katowice zmieniają się podobnie szybko jak jesienna aura. W tej chwili można oglądać grafiki pani Weroniki Siupki, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, obecnie adiunkta tej uczelni. A jeżeli chodzi o pogodę, to rzeczywiście przed nami bardzo dynamiczny tydzień, dlatego że do Europy nad Skandynawii, z nad Morza Północnego zbliżają się dwa potężne niże. Jeden z nich, ten, który niedługo uderzy nad Skandynawię, poważnie namiesza w naszej pogodzie. Będzie wiało i to dość mocno oraz będzie padał deszcz. Niewykluczone, że w wielu miejscach nawet połączony ze śniegiem. No i temperatury spadną. W czwartek, piątek, sobotę przyszłego tygodnia to może nocami spaść temperatura poniżej zera. Na pewno będą przygruntowe przymrozki, a w ciągu dnia temperatura na termometrach będzie około 7-9 stopni, ale przy silnym wietrze temperatury odczuwalne będą około zera. Zanim to jednak nastąpi, do połowy przyszłego tygodnia, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, to dni dość słoneczne z temperaturami około 10 stopni w ciągu dnia i od 2 do 5 stopni nocami. Także będzie czas na to, aby zabezpieczyć roślinki na balkonach i nie tylko na balkonach przed tym uderzeniem zimna. Także sytuacja biometeorologiczna w miarę upływu tygodnia będzie coraz gorsza, dlatego że niż ten, który przyjdzie do Skandynawii, jest bardzo głęboki. W jego centrum w tej chwili ciśnienie wynosi zaledwie 955 hektopaskali. A zatem jest trochę jeszcze czasu, żeby zadbać o rośliny, które trzeba okryć czymś ciepłym, a i żeby poszperać w szafach, żeby znaleźć coś, co ochroni nas przede wszystkim od zimnego wiatru. Z nadzieją, że się prognoza nie sprawdzi. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.